Cześć! Jest poniedziałek, 4 maja i postanowiłam, że od dzisiaj zaczynam kręcić tygodniowego koronavloga. I po obejrzeniu jednego z TikToków... So guys, this was my 2020 planner that I bought in January, which was a complete waste of fucking money! Pomyślałam sobie, że ja nie chcę paść ofiarą nieplanowania, tylko dlatego, że jesteśmy zmuszeni do siedzenia w domu. Sama jestem posiadaczką planera. To jest Filofax, do niego kupuje się tylko wkłady. Na 2020 też kupiłam i byłam z siebie taka dumna, ponieważ dużo jeździłam w związku z pracą i dużo miałam zaplanowane. Tutaj jednego dnia pracowałam w Harrogate, tego samego nawet w Manchesterze, później był Londyn, później znowu Manchester. No tutaj na przykład od 8 do 12 pracowałam w Harrogate. Później o 15.42 miałam autobus z Leeds do Manchesteru, gdzie później w Manchesterze pracowałam od 17.30 do 22.30. I później w domu byłam o północy 15, a we wtorek o 6.30 już poszłam sobie na siłownię. Więc to, co było zapisane, to było wykonane. No i od 23 marca... No to było zaplanowane, ale akurat to nie było wykonane, ponieważ sytuacja nas zaskoczyła. No i później dziury. Pustki. Nic. Dlatego też zrobiłam sobie plan na dzisiaj. Poniedziałek 4 maja jest pełen zapisków. Czas zacząć działać. Co jest moim marzeniem, żeby robić zawsze po przebudzeniu, to jest trzykrotne ułożenie kostki Rubika. Posiadam tą umiejętność, że potrafię ją ułożyć i myślę, że jest to bardzo ciekawa umiejętność, której nie chciałabym po prostu zapomnieć. Dlatego też dla rozruszania umysłu zaczynamy od układania kostki Rubika. Jest już pierwsze zadanie wykonane, mogę sobie wykreślić. I z reguły rano robię sobie taki specyfik do takiego wielkiego kufla. On jest litrowy, nalewam sobie wodę z cytryną. Do tego dodaję saszetkę magnezu. Magnez z Polski dostałam od taty. Przy uprawianiu sportu łatwo oskurcza, dlatego suplementuję się magnezem. I do tego dolewam taki białoruski specyfik Zdrowoje Dychanie. Ja jestem wziewną alergiczką, dlatego lubię takie suplementy, które wspomagają oczyszczanie się płuc i oskrzeli. To akurat zostało zakupione i dane mi przez moją mamę, ale to ja odkryłam 2 lata temu. Na warszawskiej starówce, na jarmarku bożonarodzeniowym rozkłada się taka zakonnica z Białorusi. Ona jest z mińskiego klasztoru. I właśnie ona ma takie znachorskie specyfiki, suplementy, różne maści. I 2 lata temu już nawet mam, kupiłam sobie taką herbatkę. Tu po polsku jest napisane monasterska herbata na kaszel. Moja mama, wiedząc, że lubię to stoisko i że lubię produkty od tej zakonnicy, kupiła mi taki syrop, powiedzmy. I on chyba jest, skoro to jest pszczółka, chyba jest z miodem, co praktycznie wyklucza mnie z bycia weganką. Ale jest tyle już tych diet, że ciężko byłoby mnie zaszufladkować. Chyba musiałabym się nazwać, że jestem wegetarianką z mega tendencją do weganizmu. No ale tak, no czasami robię wyjątki, jeżeli chodzi o miód. Inne rzeczy też, ale to powiem Wam może szerzej i obszerniej w innym wątku. Więc jeżeli lubicie takie znachorskie specjały i lubicie medycynę niekonwencjonalną, to bardzo polecam taki jarmark bożonarodzeniowy i poszukać siostry z Białorusi. Zabieram się do robienia napitku. Takiego kufla oczywiście nie wypijam od razu na raz, tylko sobie tak sączę przez cały dzień. Na zdrowie!
Same dobroci. Kolejna misja wykonana, można wykreślić. Czas na ćwiczenia. Przed bieganiem na długie dystanse z reguły jem śniadanie. Jeżeli chodzi o takie ćwiczenia intensywne, to wolę je sobie wykonać przed śniadaniem, ponieważ wtedy nic nie skacze mi w żołądku, nic mi się nie odbija. Tak mi jest wygodniej, to jest z mojego doświadczenia. Ja sobie porobię coś w stylu bootcamp, będą ćwiczenia na nogi, trochę cardio, na apsy. Już nie będę Wam pokazywać, ponieważ większość tych ćwiczeń, które będę wykonywać, to widzieliście już w poprzednim filmiku na moim kanale. Oczywiście będę wykonywać te poważniejsze ćwiczenia. Spoko pada, ale plan wykonany. Dzisiaj mam ochotę na smażeniznę, dlatego usmażyłam sobie ryż z jabłkami i z bananem. Mogłabym do tego dodać syrop klonowy lub z agawy, ale niestety nie posiadam w tej chwili takich rarytasów. Za to posypię sobie imbirem, cynamonem i może Was zdziwię, dodam jeszcze tymianku, lubię takie mieszanki. I posypię pyłkiem kwiatowym. Pyłek mam od taty. Jestem uzależniona od kawy, więc w moim przypadku nie może jej zabraknąć. I moje śniadanie jest już gotowe. Jednak staram się nie pić więcej niż 2 kawy dziennie. I z reguły śniadanie, jak jest ładna pogoda i słoneczko, jem na zewnątrz. Jednak dzisiaj jest pochmurnie, dosyć chłodno. Dlatego zjem sobie tak jak dzieciak, układając puzzle. Śniadanie z puzzlami zaliczone. Kolejnym punktem do zrobienia jest zieleń. Co to oznacza? Oznacza to, że przez cały tydzień będę się ubierać, korzystając z inspiracji zamieszczonych w majowym numerze L. I na dzisiaj wybrałam taką tematykę, czyli zieleń Pond Life. Oczywiście wiem, że każda propozycja modowa jest tylko taką inspiracją, że nie powinno się brać niczego dosłownie, ale ja pomyślałam, że zaszaleję i ubiorę się po całości na zielono, nawet zrobię sobie zielony makijaż. Założę sobie zielone spodnie, które kupiłam dawno temu na wyprzedaży w H&M-ie. H&M-ie, H&M-ie, cokolwiek. I koszulę. Super dry, ale ją kupiłam w charity shopie. Torbę mam z Oxfamu niemieckiego, Oxfam Deutschland. Skarpety będą seledynowe. Ja akurat mam buty, które mi służą do biegania, ale są zielone. I co? Chyba zielony nie jest moim kolorem. Tak mi się wydaje. A, jeszcze dobrałam takie turkusowe kolczyki. Szczerze Wam powiem, że tą koszulę kupiłam tylko dlatego, ponieważ zasugerowałam się firmą, że super dry. No tak z próżności. A tak gdyby była jakiejś innej firmy, jakiejś nieznanej krzak, to nie wiem, czy bym się na nią zdecydowała. Chociaż naprawdę tak w dotyku jest taka fajniusia, materiał jest świetny. Ja sprawdziłam, to jest 100% bawełny, ale wydaje mi się, bo ona właśnie tak fajnie ją czuć i ona nawet takie fajne dźwięki wydaje. Tak jakby tam były jakieś jeszcze dodatkowe supermoce. Ale nie wiem, czy w takim kolorze mi tak naprawdę do twarzy, bo ja nawet jej nie przymierzałam, tylko wzięłam w ciemno, sugerując się tylko rozmiarem. A spodnie uwielbiam, spodnie są super. Chyba trochę schudłam, ponieważ w zeszłym roku to tak na styk były. Teraz mam rezerwę. No i buciki do biegania. Torebuł się Oxfam. I chciałam iść na zakupy, ale pada. Na szczęście mam zieloną pelerynę.
Peleryna w ogóle, to jest super słowo. A to już outfit of the day z peleryną. I w ogóle znalazłam w pelerynie gumy do rzucia zielone. To jest znak. Zieleń. Klikt. Zaliczone. Jutro mam zamiar upiec wegańską cytrynową tartę. Dlatego idę do sklepu w celu zakupienia składników oraz foremki, bo nie mam foremki na tartę. I taki mam dylemat, jeżeli ktoś się mnie zapyta, jaki jest mój ulubiony kolor, to czy mam kłamać, czy mówić prawdę, że różowy. A co jeżeli ktoś się we mnie zakocha, ponieważ też lubi kolor zielony? Ja też się w tej osobie zakocham. Czy mam brnąć w to do końca życia? Teraz coś cool, fajne tło. Pasujemy do siebie, nie? Powinna mieć darmowe przejażdżki, ponieważ reklamuje Leeds City Bus. Właśnie przyszłam na czerwonym świetle. A jakby się mnie ktoś zapytał czemu, to bym powiedziała, że dla mnie zawsze jest zielony. Wtapiam się w tło. Skoro taka piękna sceneria, to porobimy sobie sesyjkę. Dobra, tego nie było w planie i mogę być w plecy z czasem. No a zrobienie zakupów w tych czasach to jest naprawdę mega misja, którą również wykonałam, mogę odhaczyć. No słuchajcie, udało mi się znaleźć foremkę na tartę. Zakupiona, ale nigdzie nie ma mąki. Nigdzie nie ma mąki. Udało mi się dorwać jedynie mąkę, która jest przeznaczona do pieczenia chleba. I nie wiem, co jest w niej takiego, że jest przeznaczona do pieczenia chleba. Mam nadzieję, że kruche ciasto mi z tej mąki wyjdzie. Trochę się stresuję, ponieważ nie przewidziałam, że zakupy... Jeszcze sobie zrobiłam sesyjkę, że to mi zajmie tyle czasu. A mogłam przewidzieć, bo wiem, jaka jest sytuacja. Ale tego nie zrobiłam. A chciałabym jeszcze zrobić wiele rzeczy, więc muszę się sprężyć. Właśnie chciałabym na jutro zmontować dzisiejszego vloga. W międzyczasie jeszcze montuję zaległy materiał i chciałabym już dzisiaj zacząć kręcić to, co już chciałam zrobić od dawna. I muszę dzisiaj zacząć. I może korzystając z tego, że już mam taki układ kamery, to może już zrobię wprowadzenie do tej nowej serii, którą chciałabym zacząć. To jest może dobry pomysł. Zróbmy to. Cześć! Dzisiaj jestem ubrana na zielono, ponieważ tak sobie zaplanowałam. I zaplanowałam sobie również, co będę robić na emeryturze. Robię sobie małą przerwę między kręceniem i mam ochotę na drugą kawę. I zaleję sobie po prostu to, co piłam rano. Wiem, że to nie będzie takie smaczne, ale robię to po pierwsze z oszczędności, a po drugie będzie dużo słabsza, więc już nie będzie na mnie tak oddziaływać jak ta mocna poranna kawa. Jestem zadowolona, ponieważ udało mi się nagrać to, co chciałam. Odhaczone. I wypadałoby coś zjeść, dlatego przygotowałam sobie oberżynki. Bakłażany, połówki bakłażanu. Faszerowane lekko podduszonymi cebulką, czosnkiem, samym wnętrzem miąższym bakłażana, marchewką. Wspomniałam już o pieczarkach. Przełożony wegańskim serem, jest tutaj koncentrat pomidorowy, dałam też taki śmietankowy serek wegański, na wierzch oczywiście przyprawy, na wierzch wyłożyłam troszkę ryżu i daję to do zapieczenia. Kurczę, czy też tak macie, że jak otwieracie piekarnik, to wsadzacie tam głowę i te opary parzą wam twarz? Bo ja tak właśnie zawsze robię i nigdy o tym nie pamiętam. Żeby nie otwierać tak piekarnika głową. Dobra. Na ostatnie 5 minut pieczenia kładziemy po plasterku
wegańskiego sera, nigdy za dużo wegańskiego sera. Już zdjęłam koszulę, założyłam coś luźniejszego, ale też zielone. Po upieczeniu moje faszerowane oberżynki posypałam szczypiorkiem, dodałam humusu i serka śmietankowego wegańskiego. I będę nadrabiać zaległości Netflixowe. Mam jeszcze niedokończony ostatni sezon Bojacka Horsemana. Oberżynki z YouTube'em odhaczone. Jeszcze dzisiaj w planie mam naukę języka. Może Was zaskoczę, jest to nauka języka polskiego. Muszę się Wam przyznać, że moim kompleksem jest nieumiejętność takiego sprawnego wypowiadania się. Jeżeli myślicie, że takie otwieranie się i wypowiadanie się przed kamerą przychodzi mi z łatwością, to się mylicie. Przepraszam, mój współlokator grasuje w kuchni, więc może być trochę głośno. Tak, i ja naprawdę bardzo lubię pracę nad samą sobą, więc staram się zwalczać takie swoje słabości, dlatego też między innymi zdobyłam się na to, żeby założyć kanał na YouTubie, żeby się otworzyć. Tak naprawdę czytam książki, słucham też dużo wykładów z języka polskiego, bardzo lubię profesora Bralczyka, bardzo pięknie, ciekawie mówi, się wypowiada, ładnie dobiera słowa, umiejętnie. Ja takiego daru nie posiadam, no też nie powiem, może nie byłam zbyt ambitna w szkole, dlatego teraz muszę nadrabiać, nie muszę, ale chcę, zaległości. Dlatego staram się walczyć ze swoimi kompleksami, otworzyć się przed Wami, przed kamerą i może w końcu nabiorę wprawy i nauczę się sprawniej i płynniej wypowiadać. A i powiem Wam, co w tej chwili czytam. Jest to książka księdza Józefa Tischnera, filozofa. Krótki przewodnik po życiu. I to jest taka książka, to tak jak pan Mariusz Szczygieł powiedział, którego uwielbiam między innymi dlatego, że jest czechofilem, tak jak ja. I pan Mariusz Szczygieł napisał w jednym poście na Instagramie, że czyta taką książkę od lat, od wielu lat, nie może jej skończyć, ponieważ co chwila zatrzymuje się na jednym zdaniu, musi to zdanie sobie przepracować. I właśnie on powiedział, że musi sobie aplikować tą książkę takimi małymi dawkami, musi ją sobie dawkować, ponieważ nie da się jej przeczytać jednym ciągiem. I między innymi ta książka, ja to bardzo rozumiem, ponieważ ta książka oddziałuje na mnie w taki sam sposób. Tutaj jest na przykład takie zdanie, które mnie rozwaliło. Być człowiekiem to znaczy zawsze umieć wyjść poza samego siebie, umieć siebie przekroczyć. Najpierw jakby oderwać się od siebie, wznieść się ponad siebie i nagle znaleźć się przed sobą. Czy to nie jest piękne? Czy to nie daje do myślenia? Czy możemy czytać dalej? Czy musimy właśnie się zastanowić, co przed chwilą przeczytaliśmy? To jest takie... Polecam, ponieważ jest właśnie napisana o życiu, o miłości, o wierze nawet, w taki bardzo nienachalny sposób. Właśnie tutaj nikt nam niczego nie narzuca. I czasami właśnie też za dużo, właśnie używam za dużo słowa właśnie, to wiem, muszę go wykasować, muszę się postarać. I czasami jak wjedzie mi jakieś słowo, w jednym filmiku miałam problem ze słowem efekt, tylko że nawet tego nie słyszałam, nie zauważyłam. I dlatego staram się, na przykład jak jakiegoś słowa nadużywam, staram się szukać różnych synonimów do tego słowa. To jest taka moja zabawa, jak polepszyć swoje słownictwo, jak sprawniej się wypowiadać. No, praca nad samym sobą, no niestety język ojczysty nie jest łatwy. Przynajmniej dla mnie. I miałam sprawdzić też etymologię słowa peleryna. Zaraz zobaczymy. Bardzo mi się podoba to słowo. Ostatnio tak się zastanawiam nad słowami i lubię sobie odnajdywać etymologię. Peleryna. A w ogóle peleryna to jest wierzchnim okryciem bez rękawów. Czyli mój to jest po prostu płaszcz przeciwdeszczowy, a nie peleryna. Etymologia z francuskiego. Pèlerin. Myślałam, że będzie bardziej wyrafinowana ta etymologia. A jeszcze śmieszne, bo ten plan nie układałam sobie wczoraj, już wiedziałam, że
będę chciała sobie dzisiejszy dzień poświęcić na język polski. Ja akurat dzisiaj pan Mariusz Szczygieł też zamieścił post. Jeszcze też umieścił w dużym formacie dodatku do Gazety Wyborczej taki mały artykuł o tym, jak mówić po polsku. Przypadek. I poprosiłam mamę, żeby poleciała do kiosku i kupiła mi Gazetę Wyborczą z dużym formatem. Tylko dla tego artykułu. Mama zrobiła mi zdjęcie i przesłała, już przeczytałam. Takie trzy przykłady. Nie mówi się na dzień dzisiejszy, tylko dzisiaj. Nie mówi się w przeciągu roku, bo w przeciągu można tylko przeziębienia dostać. Tylko mówi się w ciągu roku. I nie mówi się po najmniejszej linii oporu, tylko po linii najmniejszego oporu. Ja właśnie mam tendencję do takiego przekręcania słów, więc to jest bardzo typowe dla mnie, że ja mogę powiedzieć po najmniejszej linii oporu, niestety. Panie Mariuszu Szczygle, dziękuję za ściągę, jak poprawnie mówić w języku polskim. Nauka języka polskiego zaliczona. Może nie tak intensywnie jak chciałam, ale zawsze coś. A teraz czas na zabranie się za edytowanie filmiku na YouTube. Myślę, że wykonałam kawał dobrej roboty. Udało mi się trochę zmontować i edytować moje filmiki. Tego akurat nie mam w planerze, ale zawsze robię lekcje na Duolingo. O tym nie da się zapomnieć, bo inaczej przyjdzie sowa zwana Duo i zabije ci rodzinę. Jeżeli robicie lekcje na Duolingo, to wiecie, o co chodzi. Co jeszcze miałam zaplanowane w swoim planerze? To zajęcie się dokańczaniem ozdabiania swojego planera. Ponieważ ja lubię ozdabiać rzeczy na swój sposób, tak samo zrobiłam ze swoim planerem. Lubię posiadać rzeczy takie oryginalne w moim stylu. Więc te takie zakładki ozdabiam techniką dekopażu. Wycinam z magazynów różne obrazki i później je przyklejam. Na to nakleja się serwetkę i smaruje się specjalnym klejem i wychodzi taki efekt jakby taki vintage. I zrobiłam sobie, ta jest jeszcze niedokończona, trzy takie zakładki. Jeszcze mam do dokończenia trzy. Więc dzisiejszym moim zadaniem jeszcze jest poprzeglądanie chociaż kilku magazynów i może w końcu znalezienie jakichś fajnych obrazków, które według mnie będą pasowały na resztę trzech zakładek. Ale tak na luzie już to traktuję. Właśnie chyba zrobię sobie już to w łóżku. Przygotuję się do spania. I na spokojnie sobie będę przeglądać magazyny. Póki co przejrzałam dwa magazyny i wybrałam dwa zdjęcia. Nie wiem jeszcze, czy ostatecznie się na nie zdecyduję. Urzekło mnie jedno takie zdjęcie. Wycięłabym tą część twarzy z okiem i z ustami, bo oczywiście ona jest większa niż zakładka. Drugie zdjęcie. Takie mi się spodobało. Akurat trafiło w moje poczucie estetyki. Podkreślam moje. Także zakreślamy sobie zadanie za wykonane. Jeszcze muszę dokończyć planowanie dnia na jutro i prawdopodobnie jeszcze obejrzę sobie coś na YouTubie. Coś, co z reguły mnie uspokaja, a co, to już wam powiem pewnie jutro, bo i tak za dużo tego gadania. Dobranoc.